Dzień dobry, witam po raz pierwszy w nowej pracy. Właśnie wyjeżdżam spod domu, wziąłem sobie ładunek, jest niedziela, 10:30. Jadę się załadować i rozładunek mam jutro w Wisconsin, otwarty od 7 rano do 11 w nocy, do 23. Także syf zostawiłem na podjeździe. Także prawdopodobnie się załaduję i przyjadę jeszcze do domu i pojadę jutro rano, sobie wyjadę. Także jedziemy po chwałę. Nie żartuję, na stację, bo paliwa nie ma. Na razie. Pierwszy raz się podpinam z moim nowym piątym kołem. Pokażę wam, jaka jest różnica teraz. Jak wjechałem i cofnąłem, to mi wajcha wskoczyła do środka i jestem zapięty. Jeszcze... Ale z przyzwyczajenia i w ogóle zawsze lepiej wejść, zobaczyć, że tu się wszystko zapięło, tak jak widać. I jeszcze szarpnąć ciężarówką, wiecie, z hamulcami zaciągniętymi na czepie. Szarpnąć po prostu, że kurczę, na pewno dobrze siedzi, bo to nigdy nic nie wiadomo. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Niezłe początki. Jeszcze nie wyjechałem. Dobrze, że zdążyłem sobie wydmuchać trailer. Miałem wjechać autem, ale mi kabiną rzuca. Jest taki mocny wiatr. Patrzcie na te... Kurde, nie widać tego. Patrzcie tam z tyłu, jak wieje za tymi ciężarówkami. Dlatego jeszcze nie wyjeżdżam. Poczekam, ma przejść za 20 minut. Ja mam czas, bo tak sobie wziąłem więcej czasu. Zatankowałem się do połowy, bo w Wisconsin będzie taniej. I muszę wjechać samochodem, jadę na załadunek. Także widzimy się po tym sztormie. No i jestem. Jest trochę ciężarówek. Trzeba zaparkować tutaj i tam wrócić. Ja tu już byłem, kiedyś nagrywałem. To nie jest zbyt fajne miejsce. Potrafią przytrzymać. A mam nadzieję, że będzie dobrze. Także mój pierwszy załadunek na swoich numerach w swojej firmie. Powrót. Już kiedyś jeździłem, tylko reaktywowałem po 4 latach. Także mam nadzieję, że powrót się uda. Teraz tutaj zczekowałem się, 12:30, jest 12:17, także nie jestem spóźniony. Wow, przeciąg. To jest najważniejsze, że nie jestem spóźniony. Reszta się nie liczy. No i pięknie. Jestem załadowany i papierki dostałem. 11 tysięcy funtów wagi do Wisconsin na jutro, do 22:00 patrzyłem. Maskę muszę ściągnąć od 7 do 22. Także jadę do domu, bo jest 2:30, w 2 godziny mnie załadowali. Jadę do domu i jutro rano wyjadę na spokojnie. Myślałem, żeby pojechać dzisiaj. Wtedy jutro rano w Wisconsin bym zaczynał zegar. A tak to będę miał ten czas, który jadę, 2,5 godziny do Wisconsin i czas rozładunku już mi ucieknie z czasu pracy. Jakbym tam pojechał dzisiaj, no to bym zaczynał dzień już w tamtym miejscu, ale... Aż tyle godzin chyba mi nie trzeba. Nie ma się co przepracowywać, nie? Nikt mnie nie goni. Załadowałem się, przyjechałem na parking i jest problem. Uwierzcie mi, jak się nie używa sprzętu, bardziej się psuje niż jak się go używa. Kazali mi na załadunku przesunąć koła. I nic się nie dzieje, te piny powinny... Nie ma powietrza, nie dochodzi. Poduszki... Mięciutkie. I jak hamuję, to tak mi opony skaczą, kurde, ABS w ogóle nie działa, no po prostu coś jest z powietrzem, tak się dymiło, jak z opon na autostradzie, akurat korek był, musiałem objechać, tak się z kół dymiło, że myślałem, że się kurde zapalą,
ale nie widzę, żeby gdzieś były płaskie miejsca sobie, ABS robiłem tak nogą, nie? Ale dlaczego to powietrze tu nie dochodzi? O, mięciutkie wszystko. Także teraz trzeba będzie wszystko odkręcać, patrzeć, dokąd powietrze dochodzi, a gdzie nie dochodzi. Najpierw to ja się muszę dowiedzieć, którędy to dochodzi do poduszek. Że, którą rurką muszę to wszystko, kurczę, przejrzeć. Dobrze, że wziąłem taki ładunek, że mam czas na to, żeby sobie to zrobić. A tu widać, gdzie zazwyczaj parkuję. Patrzcie, jak stał trok tyle czasu, aż się koła odbiły. A stał bez ładunku. Dzień drugi, 10 rano. Słuchajcie, rozgryzłem to chyba, mam nadzieję. O, już tu wchodzę. Tu poduszki są miękkie dalej, jak widać. Ten czerwony wąż, co tutaj idzie, ten, on idzie z głównym powietrzem od troka, 120 PSI. Ja go odkręciłem, bo myślałem, że to idzie do poduszek. Jednak nie, on idzie od troka, wchodzi tu, rozchodzi się wszędzie do hamulców powietrze i do zbiornika. A ze zbiornika wychodzi taki zawór. O, taki zawór wychodzi. I on rozprowadza, on daje właśnie powietrze do poduszek, do slajdowania kół, a że nie potrzeba 120 PSI, tylko on daje 80 i blokuje przepustowość większego ciśnienia. I wymieniam właśnie na coś takiego. Mam nadzieję, że to rozwiąże ten problem i będziemy mogli jechać. Także już go wkręcam do zbiornika i lecimy. Wkręcony. Zobaczmy, czy się poduszki napompują teraz, jak wcisnę czerwony guzik. No i jednak musiał serwis przyjechać. Nie poradziłem sobie z tym problemem. I mówi, że mało powietrza w tanku jest. Widzicie, tego nie wiedziałem, jak mocno ma wydmuchać, jak się odkręci. Ja odkręciłem i wywaliło powietrze po prostu, ale mówi, że to za słabe ciśnienie. Także trzeba mieć jakąś wiedzę. No jak się z tym robi, to się ma, nie? Zaraz zobaczymy, jak to wyszło. Czy trok za mało podaje powietrza do trailera, czy gdzieś pod trailerem coś nie przepuszcza takiej ilości powietrza, takiego ciśnienia, jak powinno być. No i jednak nie trailer. Nie daje mi trok powietrza tyle, ile powinien. Zepsuł się ten zawór tutaj. Ja go mam, on jest troszkę inny, ale taki jest. Ale myślę, że wszystko powinno pasować. Powinno być ok, także go wykręcam i zmieniamy. To gówno 2,5 stówy u dealera. Po prostu się wkurwiłem na tę cenę. Dobra, nie ma czasu co marnować, trzeba jechać na rozładunek. Wymieniam go szybciutko i lecimy. Jesteśmy na rozładunku. Udało się. Jedzie się w miarę normalnie, chociaż jeszcze coś z tą ciężarówką, coś z zawieszeniem nie tak, jakby strasznie miękko było, jakby w ogóle amortyzacji nie było, nie wiem. Ale to na razie mnie to nie interesuje, na razie trzeba się rozładować. Przywiozłem tu płatki śniadaniowe. Poniedziałek, 7 wieczorem. Cały dzień, wstałem o 7 rano, robiłem z tym, żeby dało się jechać w ogóle. Także $350 i 12 godzin później jestem na rozładunku. No i jestem. Mają mi zadzwonić, jak będą mieli drzwi otwarte. Płatki śniadaniowe im przywiozłem i coś kierunkowskaz się zepsuł, widziałem właśnie. Mam awaryjne włączone, widzę, że tu wszyscy na awaryjnych jeżdżą. A tu mi się nie świeci, nie mruga. Kocham to, kocham te kable przygnite, po prostu ręce opadają. A tutaj jeszcze kupiłem sobie takie białe z niebieskim napisem. Będą pasować do moich, kurde, sign. Zaraz wam pokażę. O, takie sobie kupiłem. Fajne, nie? Po 3,88 za sztukę. Także, kurczę, $7, dwie sztuki, jestem zadowolony. Będzie fajnie wyglądać, przypuszczam. I czekamy na telefon. Zobaczymy, ile im tu zejdzie, żeby mi zadzwonić. Nie ma nikogo tak naprawdę, tylko ich trailery. Nie ma nikogo tak poza mną z takich firm przewozowych. Po 2 godzinach mam drzwi. Jest godzina 9.
No, za 15, za 13, 9. Także czekamy. Czekamy, aż mnie zaczną rozładowywać teraz. Dopiero cofnąłem, także to może jeszcze potrwać. Ale niby o 10 zamykają. Rozładowali. 11:10. Kurde. Mają tu niby parking, jest jakiś, jak się wyjedzie za bramę, pani mi mówiła, co przyniosła papiery. Dlatego jadę, zapytamy się tego ciecia na bramie, czy mogę sobie tu stanąć, a jak nie, to 25 minut mam na parking. Także nie było parkingu, muszę jechać, 25 minut mam na parking, jadę na personalnym, czyli to jest totalnie legalnie, żeby nie przerywać mojej przerwy, bo tu już miałem 4 godziny, jadę pół godziny na personalnym, tyle że oficer DOT powiedział, żeby to co się jedzie później, żeby tyle dłużej przerwę zrobić. Niby książka tego nie policzy jako jazdę, jako przerwę w przerwie, ale żeby jak jadę na przykład pół godziny, to żeby później robić przerwę, żeby cała przerwa miała 10,5 godziny z tą jazdą, nie? Wiecie o co chodzi, nie? A książkę jeszcze będę tłumaczył w jakimś innym filmie. Dobra, jadę na ten parking. Dzień dobry, przyjechałem na załadunek, stanąłem sobie tak z boku. Idę szukać tutaj, tu jest shipping and receiving. Widzę, że drzwi nie mają, zajęci są. Przyjechałem się załadować, szukaliśmy rano z żoną ładunku, znaleźliśmy do Iowy z Wisconsin. Tu miałem 1,5 godziny drogi i teraz będę miał jakieś 6 godzin na rozładunek, jutro na 8 rano, a jest 11, jeszcze nie ma 11. O, mają jedne drzwi. Wezmą tu, zobaczymy co powiedzą, chociaż tutaj to pewnie na FedExy, UPSy i tak dalej, na tych co tak mało mają po jednej palecie. Czyli LTL w skrócie. Wymagali maskę, musiałem ubrać. Mówił, że drzwi numer 3 wyjeżdżają, czyli ten białym Volvem wyjeżdża i ja mam tu cofnąć. Dobra, idę koła przesunąć i otwieram drzwi. Dwa pasy chciał jeszcze. I załadowany. Godzina czasu 22,023 prawie wagi, także jest fajnie. Jedziemy do Iowy na jutro na 8 rano, a będę pewnie dzisiaj jeszcze koło 7. Koła trzeba przesunąć do przodu, do samego przodu, bo nie jest ciężko. No, teraz działa, widzicie? Wszystko działa. I co my tu mamy? Jakieś plastiki na Pepsi. Co się układa, butelki chyba w nich czy coś. No dobra, jedziemy. Przy 35. Ale ładny dzień, ładna droga. Jeszcze godzina na miejsce. Tak, punkt 7 będę. Tak jak mówiłem. O, zjeżdżam w bok. Na 7 będę i rozładunek o 8 rano. Także przerwa solidna będzie dzisiaj. Także się wyśpię. Widzę, że kolega ma w dupie znaki. Ja się tak zastanawiałem, czy mogę tutaj spać, nawet się ich pytałem. Mówili, że nie wiedzą. Tu są zakazy. Kurde. Nie ma się tu gdzie przytulić, żeby do rana pospać. Tu jest brama 3. Tamten koleś otworzył drzwi i będzie cofał do drzwi. Ale to zabrzmiało. Idę się zapytać, może mnie rozładują jeszcze dzisiaj, nie? Czemu nie? Głupi ma zawsze szczęście. Ale chyba nie w tym przypadku. Mówiłem, że głupi ma zawsze szczęście. Rozładują mnie dzisiaj. Mam podjechać do bramy numer 4. Ja pierdolę, 14 godzin przed czasem.
Zarąbiście. Mówił, że może im trochę zejść, ale że rozładują mnie. Także jest super. Tak tu ciasnawo. I koleś mówił, że mają jedne drzwi i że... żebym miał nadzieję, że nic tam nie stoi. Mam nadzieję, że to nie te drzwi, gdzie ten trailer Pepsi stoi. On był gdzieś na samym końcu. Przejdę się, zobaczę. Okej, obszedłem wszystko. I koleś musiał mieć na myśli te drzwi tutaj. Akurat jest dużo miejsca, żeby się podciągnąć do przodu. Tylko cztery czy trzy? On mówił o jednych drzwiach. Że kurde, miał się kogo tu zapytać. A tu nikogo nie ma. Piernicze. Cofnę do czwórki. Najwyżej przyjdą i mi powiedzą, żebym się przesunął, nie? Nie będę kombinował. Okej, teraz to mnie zaskoczyli. W złych drzwiach jestem. Bo przyjechał tu koleś wózkiem. I się okazało, zapytałem się go, gdzie mam, czy w dobrych drzwiach jestem, a on mi mówi, że to, do tej rampy mam cofnąć. Kurde, czy ja się tu wyskładam? Mam nadzieję. Tutaj tak ciasnawo. Chodźmy, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, czyli tu mogę sobie pociągnąć w tą stronę ile chcę. Tutaj jest tylko ten, kurczę, słup, płot. Okej, a w tą stronę to mam aż do tej trawy miejsca, mogę się wyskładać, jest okej. No i jestem, chyba powinno być okej. Mam nadzieję. Kurde, ja się tam im wrzuciłem do drzwi, a to tutaj. Myślę, że jest bardzo okej. Ach, tego cala z lewej strony, ale... bez przesadyzmu, nikt nie jest perfekcyjny, nie? Jest okej. Nie wiem, czy te pasy ściągnąć, czy oni sobie ściągną... Ach, zostawię. Jakby miało spaść, to nie będzie na mnie przynajmniej. No, jak dla mnie mogę tu stać do jutra już, także tu nie mam problemu. I tak będę tu spał, stał do jutra i spał, bo nie mam godzin już więcej. Pasowałoby na myjnie pojechać, kurde. Taki brudny. Ładunku już sobie dzisiaj nie znajdę, bo zostało mi 2,5 godziny jazdy, 3 godziny pracy. W sumie, jakbym miał coś... na jutro, to bym mógł sobie podjechać, nie? 2 godziny nie marnować jutro, tylko brać ładunek i jechać, ale już jest 7:30, teraz nawet brokerzy nie odbierają telefonów już. Także znowu rano będę szukał ładunek. Kiedyś pokażę, jak to robię, ale na razie jestem za bardzo zestresowany tymi ładunkami. Także do zobaczenia po rozładunku. Ciekawe, ile im zejdzie. Rozładowywuje mnie, jest godzina 9:00. Ja chciałem popatrzeć, czy jest tu jakaś szansa się przytulić na tej drodze, bo nie ma tu gdzie spać. Kurde, ciężko będzie, bo tu wąsko. Jak ja stanę po drugiej stronie, to już nikt się tu, kurde, nie zmieści więcej. Co to było? Coś tu biegło. O, zając. Kurde, przerąbane. Wąska droga. O, i tam też jest brama. Nie ma szans. Tu się nie zmieszczę. Bo będę za blisko tutaj i nie będą się na zakręcie wyrabiać. Kuźwa. Gdzie ja znajdę parking? A Joła to jest najgorszy stan tutaj na Midwestie do znalezienia parkingu. Naprawdę. Zawsze jest problem. A na rampach nie da rady, bo rampy pobocza nie mają. Są takie wąskie. A tu mi nie pozwolą, no. Niestety.
Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie przyjeżdżam na załadunek. Jest środa? Chyba środa dzisiaj. South Duck Office. Tam jest office. Tutaj staniemy. Chyba. I idziemy się zapytać, gdzie tutaj się będę ładował. Jadę do Wisconsin. Taki krótki ładunek. Uciekł mi dobry ładunek. Kurczę, 300 mil tam było za 1000 dolarów. I go nie zauważyłem. Jak go zauważyłem, to już był pokryty. Wziąłem sobie taki krótszy, 200 mil do Wisconsin. Jakieś nasiona czy coś takiego tu mam załadować. Ach, nowe Volvo. Który lepszy? Nowy Volvo czy stary klasyk? Amerykanie by wybrali klasyka. A ja sam nie wiem. Jeden i drugi byłby dobry. Okej, okay, koniec pieprzenia. Idę się zapytać, gdzie tu się ładuje. Drzwi numer 2, czyli tam. Drugie drzwi koło tego kolesia. On już wyjeżdża. Spoko. Jak mam drzwi, szybko załadują, nikogo nie ma. I rozładunek mam jeszcze dzisiaj o 4 wieczorem. Ale czy ja coś znajdę jeszcze dzisiaj później, żeby zabrać, to będzie ciężko chyba. Okej, jestem załadowany. Właśnie zapinam pas i jedziemy. Pierwszy ciężki ładunek pod swoim sztandarem. 43 300. Jedziemy na 3:11, mi pokazuje, mam na 4 appointment, także w sam raz. Jedziemy to rozładować i zobaczymy, może się uda coś jeszcze dzisiaj wyhaczyć. Także widzimy się za 4 godziny na miejscu. Nestle, jestem, tu już byłem kiedyś, nie wiem czy pamiętacie. Byłem tutaj, się wjeżdża i pewnie wyślą mi tam koło rzeki. Nie pamiętam co nagrywałem, gdzie nagrywałem, ale byłem tu i na pewno tu już nagrywałem. Także miejmy nadzieję, że pamiętam, że mnie tu szybko rozładowali. I mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. No i miałem rację. Mam wjechać na wagę tam do góry, przyjść, wrócić do niej i tam koło rzeki od tyłu się będę rozładowywał. I mam już kolejny ładunek na jutro, co najważniejsze. Znaczy dzisiaj się ładuję jeszcze i jadę na jutro do Minnesoty. Poczekam, co on robi, zanim ja się zawrócę. Niech on się tu ogarnie. Waga, waga, ale dobrze, że szeroko. Niektórzy mają tak wąsko, że ledwo się ciężarówka mieści na tej ich wadze. To jest naprawdę szeroko. Tu przy tej rzeczce zawsze, znaczy zawsze, raz byłem. O 27. To o to tu chodziło. Jezu, 2 do 7, kurde. Coś to, jaki od 2 do 7? A to chodziło o 27, dobra. Otwieram plombę, mam taką, kurczę, twardą, muszę wziąć moje nożyczki. Tak, to są właśnie nożyczki, jakbyście nie wiedzieli. Bo tą plombę muszę rozciąć jakoś. Kurde, jakbym miał wędki. Chyba to samo mówiłem ostatnio, jak tu byłem. Można by było zarzucić. Dobra, wkładam ten papier i plombę i niech rozładowywują, bo na załadunek muszę jechać. Oj. Takie wory tu przywiozłem z jakąś mąką czy czymś. Całkiem wygodnie się z tym jechało. Tu plomba i papier. I tu będę cofał. Fajne, fajne miejsce, żeby szybciutko tylko poszło i będę bardzo zadowolony. Dojeżdżam na mój załadunek. Kurde, to tutaj chyba jest ciężko. O, na wprost. Nie muszę nigdzie skręcać, po prostu na wprost mam wjazd na papiernię. Kurde, żeby załadowali w godzinę, to się wyrobię jeszcze, tak jak mam się wyrobić. Chociaż broker wie, że nie mam godzin. Mówiłem mu o tym. Ja mam 5 godzin jazdy jeszcze tylko. Shipping prosto był znak. Gdzie tu, kurczę, będzie ten shipping? Dobrze, te troki to są poparkowane ich. Gdzieś z tyłu pewnie. Ciekawe, ile będzie do załadunku czekało. Nikogo? Nie wierzę. Coś tu mi nie gra. Tu jest shipping office, tu muszę iść. Tu zaparkujemy ładnie, nie tak jak jakaś ciota, żeby wszystko zablokować, tylko na miejscu parkingowym. Tak się parkuje, pamiętajcie.
Wziąłem maskę, nie wiem po co, nie wpuścili mnie do środka. Kazali mi przez telefon wszystko, załatwiałem. Dwa pasy do środka mam wrzucić i cofnąć do drzwi numer 14. Tu są 15, więc 14 muszą być gdzieś z innej strony. Szukamy. Tu są drzwi numer 14, właśnie koleś wyjechał, chociaż numeru nie ma. O, tu jest na ziemi 14, żółte, bo tutaj nie ma nigdzie. Dobra, cofamy, mam nadzieję, że załadują szybciutko, tak jak na rozładunku, i jedziemy do Minnesoty. Na, w sumie tam mam 24.5 jest otwarte to miejsce, zamykają w piątek o 10, ale chcą to jak najszybciej. Zobaczymy, jak się uda. Jestem w drzwiach. Czekam, aż zaczną ładować. Mam 5 godzin 13 minut pracy jeszcze w tej zmianie i 4,50 jazdy. Czyli jak będą mi ładować ponad 23 minuty jeszcze, to mi zabiorą czas z jazdy, a czasu z jazdy mogą mi zabrać 20 minut. Czyli 43 minuty mają, żebym się wyrobił na książce z tym ładunkiem, bo mam 4,5 godziny drogi stąd. Jak mnie będą dłużej ładować, to się nie wyrobię. Będę musiał stanąć na 10 godzin i dojechać później. Jest czerwone światło, jest, tylko że czas już leci, z jazdy mi zabierają. Już cały czas, który mogłem wykorzystać pracy, wykorzystany. Zostało mi 4,48 czasu jazdy lub pracy. Także muszą się pośpieszyć, mają 18 minut, kurde, żebym ja zdążył na rozładunek jeszcze dzisiaj dojechać. A najwyżej na personalnym wrzucę i na personalnym dojadę. Napiszę, że szukałem parkingu, nie? Tam z 20 minut mogę podjechać, może się nikt nie dorypie, nie? A jak się dorypie, to trudno. Kasa musi się zgadzać, trzeba zasuwać. A takie naciąganie zasad delikatne to jeszcze można puścić łazem. Jestem na moim truckstopie, widzicie to? Kurde, ledwo miejsce parkingowe znalazłem tutaj. Pełniusieńko. Załadowali mnie, w 3 godziny mnie załadowali. Kartony takie poskładane. I wyjechałem. Musiałem trochę ujechać. Mogłem tam już spać po tych 3 godzinach, jeszcze 7 godzin. Byłbym na 9 rano wtedy. Ale musiałbym wstać o 3 w nocy i jechać. Także pierniczę. Przyjechałem tutaj. Książka mi się skończyła, bo, znaczy nie, jeszcze mam pół godziny, ale zostaję już tutaj na noc. Jeszcze tu ktoś może koło mnie stanąć, mam nadzieję, że nie będzie palił ciężarówki, bo jest naprawdę bardzo fajnie, chłodno. Staję tutaj i rano o 8 zaczynamy, po 10 godzinach. Także mam makaron mój z Pizzy Hut. Pizzy nie jem, tylko makaron. Idę spać, dobranoc, do jutra. Dzień dobry, witam. Witam was w czwartek, tak? Dzisiaj czwartek? Chyba tak. Czekam, aż mi książka zacznie robić. Jeszcze 7 minut. Zostanąłem tu o 9.51. I będę musiał zacząć inspekcję 15 minut i dopiero po 15 minutach mogę ruszać. I pierwszy poranek, kiedy nie muszę szukać ładunku, także jestem bardzo zadowolony. Tylko muszę dowieść to, co mam. Także na 11 gdzieś będę na miejscu i się rozładujemy, i później mam piwko do domu z La Crosse sobie wziąłem, tylko że załadunek mam jutro rano i chciałbym jeszcze, jest taki krótki ładunek, tylko nie wiem jak z czasami, czy ja się wyrobię. Musiałoby być 24 na dobę właśnie z Minnesoty do La Crosse. Mamy o 2 godziny przejazdu, 120 mil. Ale no, jak nie będzie, to przyjadę na pusto, a jak coś będzie, to jeszcze bym przeciągnął do tego La Crosse i z La Crosse wziął piwo jutro rano na sobotę do domu. Także pierwszy tydzień u siebie, na swoich, pod swoim sztandarem, i od niedzieli do soboty pracuję. Super, nie? No ale jak się siedziało 4 miesiące w domu, to trzeba teraz nadrabiać stracony czas. Dobra, zaraz zaczynam inspekcję i widzimy się na rozładunku. No i jestem, to ten budynek. Teraz pytanie tylko z której strony. Tutaj jest shipping, MCB, czyli to nie my, nie na shipping. My jedziemy na receiving i to będzie chyba z drugiej strony. Co tutaj? O, tu jest znak receiving, tak. Ok,
Ok, także zajeżdżam. Tu gdzieś muszę stanąć jakoś, żeby mnie nie znienawidzili. I się rozładować. Tu jest znak, że z tyłu jest receiving. To tutaj sobie stanę i tu lecę, bo jestem w sumie chyba 2 godziny spóźniony. Oni chcieli to do 9, a jest 11. Punkt 11. Mam jeszcze 8 godzin na książce, a muszę dojechać do La Crosse tylko, bo nie ma ładunku. Były ładunki, ale jeszcze zobaczę, czy coś znajdę takiego krótkiego. Było coś za 3,5-4 stówki za te 120 mil, ale z drogą na załadunek miałbym koło 200. Ale jakby było za 4 stówki, tak tam muszę dojechać i tak, to bym chociaż na paliwo coś złapał. Dobra, idę z papierami, nie ma co gdybać. Koła do tyłu. Jeszcze wam pokażę, co tutaj przywiozłem w ogóle, bo nie nagrywałem wczoraj, tak mi się śpieszyło. Takie kartony przywiozłem. Tylko mówię, że mi te pasy oddali, bo prosili mnie o 2 pasy, ja im dałem niebieskie, a oni mi założyli takie. Wyglądają jak nówki, nie? Chyba, że moje też gdzieś tam użyli głębiej, ale wątpię. Także, żeby mi to oddali, bo ja kurde na te pasy to nie wyrobię. Tyle pasów, co już mi zarypali, to naprawdę nie macie pojęcia. A ja myślę, że kurde z 20 przynajmniej już straciłem. Tak dalekie drzwi mi dali, że muszę wyjść popatrzeć. Okej, okay, nie uderzę. Mam miejsce. Zawsze lepiej wyjść, zobaczyć, jak się nie jest pewnym. Bo tutaj się wydaje, że tak daleko jestem tego z lewej strony, no ale nie miałem się tu jak wyciągnąć za bardzo. A koleś mi od razu dał papier podpisany i powiedział, że cofnął do drzwi, że zaraz będę pusty. Także jeśli jestem w dobrych drzwiach, a przypuszczam, że jestem, to zaraz powinni mnie rozładować. I jadę do Wisconsin. W Wisconsin mam niby załadunek jutro o 8 rano na piwie, ale tam ładują wcześniej, także tym się nie przejmuję. Załaduję się dzisiaj, pojadę do domu i na sobotę rano o 8 mam rozładunek. Tu mają fajną ciężarówkę, nie mają takiego spatera jak przeważnie, tylko mają ciężarówkę z podnoszonym 5 kołem na jednej osi. I koleś sobie może podnosić i opuszczać i prawdopodobnie też odpinać trailer w środku. Tylko wyjdzie odpiąć kable. Ma drzwi z tyłu? Nie ma drzwi z tyłu. To jest zaleta spatera. Ma drzwi od tyłu. Szybciutko przechodzimy do tyłu i odpinamy kable. W tym jest lepszy od ciężarówki takiej. Ale poza tym nie odpina 5 koła. Także musi mieć guzik w środku. Jeździłem takim. O, nie musi wyciągać bajchy. Fajne. Oj, pierwsza godzina, jestem załadowany, raczej rozładowany, przepraszam, i jednak miałem szczęście, dostałem 2 pasy w prezencie, dałem im 2 pasy na załadunku, a po rozładunku wyciągnąłem 4. No i jestem na piwie, ileż razy ja tu już byłem i za każdym razem nagrywam, ale co poradzić, no jeździ się w te same miejsca. A z tym piwem to mi się udało, że w ogóle wziąłem ten ładunek, bo dzisiaj już nie było tych ładunków, ja sobie wczoraj wziąłem. Ten ładunek wczoraj wziąłem za w miarę dobre pieniądze, dzisiaj już mniej płacili za niego w ogóle, był ostatni, jeszcze z samego rana, za $50 mniej, a teraz już w ogóle nie ma. Dobra, idę zobaczyć, bo tu mam jutro o 8, a jest 3 po południu. Może załadują wcześniej. Przeważnie ładują. No, później. Mówił, że później. W nocy prawdopodobnie mnie załadują. Nie wiem kiedy. O, tam jest trok z firmy, w której teraz byłem na tym. U nich byłem robić... pracowałem u nich nawet 2 razy. Jako kierowca, potem jako właściciel. I to byłem u nich teraz robić zbieżność. A ta firma TKO to jest firma mojego kolegi, też dyspecza. On zaczął dyspeczować, ja zacząłem jeździć do takiego Tomka. I on swoją firmę rozkręcił. No a ja się tak szwendałem. Kupiłem ciężarówkę i ten. No, także on ma już sporą tą firmę. Też tu na załadunek przyjechał. No nie ma się co dziwić, on tylko chyba Minnesota jeździ.
Ładna ciężarówka, klasyk. No, a ja idę, wsiadam i czekam do wieczora. Nie wiem, ja myślę, on mówi, że tonight, ale tonight to może być 6, może być 10, a może być 2 w nocy. Także to nic nie wiadomo, nie? Ale jestem zczekowany, wiedzą, że jestem i... Ale komuś olej ciekł. Chociaż nie tak jak mi kiedyś, nie? Także czekamy na telefon. Ciekawe, o której mnie wezmą. Ale mi się mucha rozpizgała na szybie. Teraz nie mam jak nagrywać przez przednią szybę. Właśnie dostałem drzwi. 8:20, czyli 12 godzin przed czasem. 5 godzin po moim przyjeździe. Mam drzwi 89. Czyli tam, z tamtej strony gdzieś jadę. Ładujemy się i o 2 w nocy mogę wyjeżdżać. A wyspałem się teraz. Spałem parę godzin. Także pewnie dotrzymam do tej 2. Chociaż nie wiem, jak to jest po 8 godzinach. Zobaczymy, ile mi czasu pokaże książka po 8 godzinach. Załadowany. 11 godzina. O, to drzwi jeszcze nie zamknę. Muszę... A, dobra. Najpierw zabezpieczę, później pójdę papiery wypełniać. Muszę zapiąć pasy i... idę po papiery, idę spać i wyjadę rano. Znaczy, mogę za 3 godziny już wyjechać stąd. Ale po co w nocy jechać? Lepiej się przespać. Okej, okay, zanim pójdę spać, papiery już odebrałem, 42 tysiące wagi. Tylko teraz po wymianie 5. koła mam go bliżej kabiny. Jadę się zważyć, zobaczyć, czy, bo mam dalej koła do samego przodu przesunąłem i zawsze byłem okej z taką wagą. Jadę sprawdzić, czy teraz też będę okej, jak mam 5. koło do samego przodu. Znaczy, to jest tak po środku, nie? Tak jak powinno być. A miałem z samego tyłu. Uwaga, uwaga, tu się mogło zmienić na przodzie. 11,60. 30,900. I 31,500, czyli jest super wszystko. Wręcz bym powiedział, że jest lepiej niż było, bo mam wagę równiej teraz na troku i na trailerze. Jak miałem 5. koło do samego tyłu, to było bardziej zróżnicowane, parę tysięcy. Czasem nie, żebym był przeważony właśnie, bo zawsze było ok. Tylko była różnica większa, a teraz jest praktycznie porówno. Dobra, parkuję tutaj gdzieś koło nich i idę spać. I rano wyjeżdżamy do domu. Ale ładna cysterna, ja pierniczę. Zestaw w ogóle piękny, koleś ma Peterbilta i taką cysternę. Zarąbiście to wygląda. Jadę do domu już. Piątek, 7:12. Już jadę od 5:30. W domu będę po 10:00. I jutro na rozładunek. Także widzimy się jutro na rozładunku z tym piwem. Do zobaczenia. Dzień dobry. Witam wszystkich. Sobota rano. Dzisiaj tylko rozładunek. Jak słychać, mam świerszcza pod maską, jak ja to nazywam. Gdzieś jakieś łożysko, na którejś tej mi piszczy, tak jakby świerszcza miał. Okej, okay. I rano sprawdzam po prostu sobie wszystko. Znaczy wszystko. Rano sprawdzam tylko poziom oleju, czy mi nie uciekło. I obchodzę tak trailer i troka mniej więcej dookoła. Te 4 opony będę dzisiaj wymieniał jeszcze. Jadę do mechanika po rozładunku. I sprawdzam, czy plomba jest, czy ładunek w porządku. I będę malował ten zderzak cały. Dzisiaj, jutro, czy za tydzień, nie wiem, strasznie gorąco, ma być ponad 30 stopni. Teraz rano jest fajnie. Cały ten bok, tutaj wszystko, to i felgi chciałem też. Tutaj tak bym kapcia miał. Przecież nie jest aż tak ciężki ładunek, nie? Może się tak opona dziwnie ułożyła. Te felgi chciałem pomalować na biało. Stryperem, szczotką drucianą i po prostu, żeby to jakoś wyglądało tak przyzwoicie, bo to nie wygląda przyzwoicie, nie? Oj, i te napisy jakby mi się udało podoczyszczać. Mam taki mocny do klejów takich. Już dużo nie zostało.
jakbym go właśnie na tym bafareczką, pasowałoby go umyć najpierw. No i troka odpaliłem i jedziemy na rozładunek z tym piwem. Także widzimy się na miejscu. No i jestem na rozładunku. Tutaj też się już ładowałem się tu raz, rozładowywałem. Tutaj miałem ten taki wyciek oleju straszny też u nich. Także idę tutaj do pana security i zobaczymy, co zrobią. O, nikogo nie ma, pusto w drzwiach, to może będzie szybko. Jednak nie tutaj, jednak do nowego magazynu jadę, a rozmawiałem z kolegą wczoraj o tym, bo mam właśnie inny adres. Twierdził, że jadę tutaj, w to stare miejsce. Tu się kiedyś rozładowywałem. No nic, jedziemy na ten nowy magazyn. Mam nadzieję, że też nikogo nie ma. To gdzieś tutaj ma być podobno. Przewidziałem, tu jest taki duży magazyn. Ogromny. Nie, to nie to. Tutaj, Midwest Warehouse. Tylko gdzie ja tu mam wjechać jeszcze, mi powiedzcie. Shipping Receiving, tu w prawo. O tak, kurde, tu są troki. Ojajajajaj, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Mam drzwi 184. No i rozładowany. Rozładowany jestem. Chciałem tylko powiedzieć, jaka jest różnica po tym tygodniu, jeżdżąc u siebie, niż bym jeździł u kogoś. Zarobiłem 7% więcej dokładnie. Czyli na tydzień to jest jakieś 300 z hakiem dolarów. Zależy, ile zrobię całości grosu. Po prostu mam 7% więcej do kieszeni. A mil zrobiłem tylko 1600, także się nie najeździłem. I to był dobry tydzień. Także dziękuję wszystkim. Dajcie znać, czy się podobało, jakieś pomysły. I widzimy się za tydzień. Na razie.